Energetyka jądrowa tak, ale jak? Ja podjąłem się moim zdaniem wyzwania, które możliwe, że przerosło moje siły, ale nadal trwam. Otóż musimy najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, po co nam energetyka jądrowa? Spróbujmy scharakteryzować obecną sytuację i zadajmy sobie pytanie, czy Polsce brakuje energii elektrycznej. Więc po pierwsze, nasze elektrownie węglowe zaspokajają nasze potrzeby. I to z bardzo dużą nadwyżką. Zainstalowana moc łączna elektrowni w Polsce jest 34 gigawaty, a szczytowe zużycie jest najwyżej 20 kilka. Powszechna też jest wiedza w Polsce o dużych zasobach węgla, więc budować kolejne elektrownie węglowe możemy. Duże elektrownie węglowe są ekologiczne, przynajmniej mogą być ekologiczne. I dlatego jak rząd rok temu przyjmował dokument o nazwie Polityka Energetyczna Polski do roku 2025, to przewidział, że energetyka jądrowa przyda nam się, ale dopiero po roku 2020. I to nie dlatego, że nam zabraknie elektryczności, tylko raczej ze względów ekologicznych. Albo powiedziałbym, że te dwa względy są tej samej mocy. Ze względu na potrzebę dywersyfikacji nośników energii i ze względu na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. No ale elektryczności wystarcza, ale co z gazem i z ropą? W powszechnym odczuciu Polska nie ma pewnych i stabilnych dostaw gazu. Powiedziałbym więcej, wydaje się, że nikt obecnie nie ma takiej pewności. Ale w Polsce sądzi się, że węgiel może zastępować gaz i ropę. Na pewno, nie wiem czy Państwo, ale ja słyszałem, chociażby ostatnio były takie doniesienia, że można z węgla robić benzynę, no, odgrzewać, krótko mówiąc, bardzo starą, wypróbowaną jeszcze w czasach II wojny światowej technologię. Istnieje też pogląd, że reaktory jądrowe mogą służyć jedynie do produkcji elektryczności. I tu jest klucz programu, dlatego że ten pogląd jest prawdziwy tylko wtedy, jeżeli ograniczymy się do obecnych reaktorów energetycznych. Czyli rozwój Polski wymaga pewności i stabilności zaopatrzenia w paliwa płynne. Co tu należy zrobić? Problem jest dużo szerszy niż problem czysto techniczny. To jest problem energia, nauka, przyszłość, bo no, wielki paradoks. Mamy olbrzymie zasoby węgla, a jednak nie jesteśmy wolni od problemów energetycznych. Jak to jest możliwe? No, duża elektrownia jądrowa, którą można wybudować, która by konkurowała z dużą elektrownią węglową. Duża elektrownia węglowa może być bardzo ekologiczna. Ma wysoki komin, ma systemy odsiarczania. No, oczywiście emituje dwutlenek węgla, ale nie jest, to nie jest to, co jest dokuczliwym sąsiedztwem takiej elektrowni. Czyli taka duża elektrownia jądrowa będzie konkurować z elektrownią, duża elektrownia jądrowa będzie konkurować z dużą elektrownią węglową. Wobec tego powstaną no, możliwości konfliktów społecznych. I jeżeli modyfikujemy systemy energetyczne w Polsce, to uwzględnić musimy to, że jesteśmy krajem zasobnym w węgiel. I co tu mogą zrobić nowe technologie? W szczególności reaktory czwartej generacji. Otóż takie reaktory mogą być alternatywą nie tylko dla węgla, ropy i gazu, dla nośników pierwotnej energii, a nie jedynie dla węgla. W sprzężeniu z nowymi technologiami one oferują zupełnie nowe możliwości. Jeżeli zastosujemy reaktor wysokotemperaturowy, czyli reaktor chłodzony helem o temperaturze 900 stopni, taki reaktor będzie stosunkowo mały. Jego moc będzie najwyżej wynosiła kilkaset megawatów. I do czego użyjemy takiego reaktora? Takiego reaktora użyjemy do produkcji wodoru. Ta temperatura jest wystarczająca, aby w cyklach pośrednich z cząsteczki wody rozbijać na wodór i tlen. Z bardzo dobrą wydajnością, powyżej 50%. Taka technologia jest opracowana między innymi przez Westinghouse'a. Ale ile wodoru produkuje się dziś, w jaki sposób i po co? Otóż produkuje się go olbrzymie ilości, wbrew pozorom. Jeżeli by cały ten wodór światowy spalać, to by to była moc 200 gigawatów. Przypomnę, że polskie wszystkie elektrownie mają moc 30 paru gigawatów, czyli to tak jakby
Kilka krajów takich jak Polska wszystkie swoje potrzeby energetyczne zaspokajały z wodoru, także produkcja wodoru idzie na dużych obrotach. 95% tego wodoru produkuje się z gazu ziemnego. I tu już odkrywam tajemnicę, jak teraz były wielkie mrozy, to kto miał odcinane czy ograniczane dostawy gazu ziemnego, były to zakłady azotowe, rafinerie. Bo właśnie te dwa przemysły zużywają niemalże cały produkowany wodór. Produkcja wodoru oczywiście rośnie i to rośnie bardzo intensywnie ze względu na to, że im więcej mamy wodoru, tym więcej możemy wycisnąć z ropy naftowej na przykład. Wodór w Polsce. Otóż największym konsumentem gazu ziemnego są zakłady azotowe. To są 2 miliardy metrów sześciennych rocznie. Ten wodór jest produkowany właśnie z gazu ziemnego, takiej to oto reakcji. Następnie jest syntezowany z atmosferycznym azotem, powstaje cząsteczka amoniaku, która jest podstawą wszystkich nawozów sztucznych. Jeżeli do linii produkcyjnej o wydajności 1000 ton na dobę zastosować by taki reaktor, to Polska by nagle zmniejszyła zapotrzebowanie na gaz ziemny o kilkaset milionów metrów sześciennych. A co w naszych rafineriach? W rafinerii płockiej jest instalacja o wydajności 100 tysięcy metrów sześciennych wodoru na godzinę. To jest 80 tysięcy ton wodoru rocznie. Ten wodór jest używany w procesie hydrokrackingu. To znaczy, jeżeli mamy bardzo długi łańcuch węglowodorowy i chcemy go przeciąć na to, żeby mieć użyteczne, lekkie węglowodory, to trzeba wstawić atomy wodoru. I reaktor wysokotemperaturowy zastosowany w takiej rafinerii albo by zmniejszył zużycie gazu ziemnego. No, Orlen miał trochę ograniczone ostatnio dostawy gazu ziemnego. Między innymi do produkcji wodoru używa go. Jak zwiększyć ilość produkowanych benzyn. I to jeden reaktor taki by produkował, niejako rzecz biorąc, w takiej rafinerii kilkaset tysięcy ton benzyny rocznie. Jest o co grać. Wodór w końcu jest też postrzegany jako paliwo przyszłości. Jest bardzo dużo opracowań, które mówią, że można samochody wodorowe produkować, że wodór w zasadzie w domu może być też używany do wszystkiego, do zaspokojenia. Domek by miał tylko i wyłącznie doprowadzany wodór, bo z tego wodoru robiłby sobie wodę pitną, z tego wodoru robiłby prąd elektryczny. Bajka. Otóż, żeby ta bajka się spełniała, to przede wszystkim musimy mieć wydajne, tanie i czyste technologie produkcji wodoru. Musi mieć systemy magazynowania wodoru. Wodór bardzo łatwo dyfunduje i zbiorniki na wodór są po prostu drogie współczesne. W końcu musimy też opracować ogniwa paliwowe, czyli urządzenia, które z wodoru i tlenu syntezują już właśnie do wody i produkują elektryczność, choćby do napędu samochodu. Ale ciepło technologiczne z reaktora, ciepło o temperaturze 900 stopni możemy też wykorzystać właśnie dla naszego węgla. Ta droga i bardzo mało ekologiczna procedura przetwarzania węgla na benzynę syntetyczną zaczyna się od gazyfikacji węgla. Po oczyszczeniu tego gazu syntezowego z CO2 można syntetyzować dowolną benzynę. Proszę zwrócić tylko uwagę, że tu wychodzi jedna cząsteczka na jedną cząsteczkę, a tutaj tego wodoru trzeba znacznie więcej. Trzeba go skącić, wziąć dodatkowo albo wypuszczać w komin CO2. No jeżeli reaktor by po pierwsze dostarczał ciepło technologiczne do gazowania, po drugie by produkował wodór, no to taką benzynę syntetyczną robimy ekologicznie i mamy naszą własną benzynę. Taki reaktor by mógł przerobić kilkaset tysięcy ton węgla rocznie na benzynę. W końcu reaktor wysokotemperaturowy może służyć w małej elektrowni. Mówię w końcu, a w zasadzie powinien powiedzieć na początku, bo wszystkie procesy, które toczą się na świecie, zmierzają w pierwszej kolejności do wybudowania małej elektrowni. Otóż temperatura 900 stopni zapewnia wydajność cieplną przetwarzania ciepła na elektryczność 45%. To tak jak z wzoru Carnot, który tu wszyscy dokładnie pamiętamy, że to różnica temperatur decyduje o wydajności. Wydajność elektrowni węglowych nie przekracza 40%. To jest absolutny limit. Nasze elektrownie węglowe mają 36%. Współczesne elektrownie jądrowe
No, one są chłodzone wodą, one mają ten kłopot, że może się w nich stopić rdzeń. One pracują w małej temperaturze i mają wydajność 33%. To powoduje, że one potrzebują odprowadzić olbrzymią ilość ciepła odpadowego. Jeżeli jest ciepłe lato, to nad Renem usytuowane elektrownie jądrowe muszą ograniczać swoją moc, bo w Renie by zaczęły pływać jedynie piranie. Możliwość zatem budowy małej elektrowni to nie jest konkurencja z dużą elektrownią węglową. Małej elektrowni węglowej nie sposób wybudować, bo żeby ekologiczna ona była, bo musi mieć wysoki komin, musi mieć system odsiarczania. Wobec tego taka mała elektrownia jądrowa z takim reaktorem nie będzie konkurować z naszym węglem, przynajmniej nie będzie konkurować wprost, będzie dawać szansę dla takiego węgla. Wobec tego no jest moim zdaniem też bardzo, bardzo atrakcyjną alternatywą dla Polski. Czyli podsumujmy, co taki reaktor nam oferuje. Oferuje nam wodór, ciepło technologiczne i elektryczność. Elektryczność w sposób bardzo elastyczny, trzeba jeszcze dodać. Mianowicie reaktor może pracować stabilnie o mocy od 40 do 100%. Mało tego, może być to cały park technologiczny, który w nocy produkuje wodór, a w te 4 godziny na dzień, kiedy jest szczyt zapotrzebowania na elektryczność, produkuje elektryczność. Proszę pamiętać, że wyprodukowanie jednej megawattogodziny kosztuje mniej więcej 100 zł. No 100, niech będzie to jakaś taka umowna jednostka. A elektrownie węglowe nasze są zmuszane, niejako rzecz biorąc, dlatego że ciąg technologiczny wymaga, że one bez przerwy pracowały, sprzedają w nocy ten prąd po 50. Oczywiście, żeby zarobić, to w szczycie sprzedają i po 200. Taki reaktor by produkował prąd wtedy, kiedy on jest potrzebny, bo to nie sztuka coś wyprodukować, sztuka jest też coś sprzedać. Dobrze, ale może by zrezygnować jednak z reaktorów jądrowych. Może skupimy się na wykorzystaniu energii odnawialnej. No, pomysłów na to jest strasznie dużo, ale w Polsce największe rezerwy energii odnawialnej są związane z rolnictwem, a dokładnie z produkcją biopaliw. Jeżeli skupimy się dla przykładu na uprawie rzepaku, podobna sytuacja jest przy uprawie zboża czy ziemniaków, żeby alkohol etylowy produkować. Uprawiając rzepak, dostajemy 3,5 tony ziarna, z których produkujemy 1,5 tony oleju, co umożliwia nam wyprodukowanie troszkę więcej niż tonę biodiesla. Jeśli ten biodiesel ma być istotny w naszym bilansie paliw, to trzeba kilkaset tysięcy ton rocznie. No to z prostego rachunku trzeba kilkaset tysięcy hektarów obsiać tym rzepakiem. No i tu jest kłopot, bo trzeba nawozić. 3,5 tony z hektara będziemy mieli wtedy na średnich ziemiach polskich, kiedy będziemy nawozić około 0,5 tony nawozów sztucznych, z czego prawie 200 kg to jest czysty azot. To są nawozy azotowe. Więc żeby zapewnić produkcję biopaliw, stabilność, opłacalność, to trzeba produkować w sposób stabilny i opłacalny nawozy sztuczne. A ich cena zależy od ceny wodoru. Wodoru obecnie otrzymywanego jedynie z gazu ziemnego, a można go z reaktora wysokotemperaturowego odzyskać. Czyli jeżeli już wiemy, że reaktor nam jest potrzebny, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy on jest bezpieczny. Żyjemy w erze poczarnobylskiej i każda dyskusja o bezpieczeństwie musi odnieść się do awarii w Czernobylu. I postaram się, żebyśmy znaleźli sobie odpowiedź na pytanie, co takiego stało się w Czarnobylu, że cały świat się tym niepokoił. No bo jeżeli gdzieś pali się rafineria, to w dzienniku sobie oglądamy, o, spaliła się rafineria. O, gdzieś w jakimś mieście wybuchła jakaś fabryka chemiczna, zginęło 100 osób. My oglądamy to w telewizji i nas to nie dotyczy, tak? A jak wybucha reaktor jądrowy, to okazuje się, że cały świat jest zaniepokojony. No więc co takiego się stało? Więc aby odpowiedzieć na to pytanie, wprowadzę taką metodologię. Rozróżnię zagrożenia na globalne i lokalne. Jako zagrożenie globalne to jest takie, które ma jakieś źródło w jakimś procesie, zdarzeniu, na które my nie mamy żadnego wpływu. My się boimy. Mimo, że eksperci mówią, że w zasadzie nie musimy się tego bać.
I jako przykład takiego zagrożenia globalnego, na przykład tego lata gdzieś tam nad Zatoką Meksykańską było 3 huragany więcej niż normalnie i cały świat się niepokoił, o, cena ropy zdrożeje. To jest zagrożenie globalne. Albo też ktoś się zdenerwował w jakichś pertraktacjach gazowych, zakręcił kurek i nagle pół Europy się denerwuje, że nie będzie gazu. Żeby przeciwstawić tym zagrożeniom globalnym, druga kategoria to są zagrożenia lokalne. No, towarzyszą każdej naszej działalności. My wiemy, że coś jest niebezpieczne, a mimo to robimy. Żeby znowu pozostać w kręgu energetyki, no to górnik. Górnik wie o tym, że zjeżdżając na dół w kopalni, no może zginąć. W górnictwie co roku są ofiary śmiertelne w Polsce. Ale tym niemniej podejmuje tę pracę. Dlaczego? No, dlatego, że ma z tego jakąś korzyść. Wobec tego to, co jest zmorą, to, co jest po czarnobylsku, to jest to zagrożenie globalne. I pytanie kolejne to jest, co z takiego z reaktora czarnobylskiego się wydostało, co spowodowało to ogólne zaniepokojenie na całym świecie. I ten proces był badany, badałem go sam, osobiście również, przez rok czasu. Wykonywałem bardzo intensywne pomiary w naszym laboratorium. Ale co po 20 latach wiemy już na pewno, co się stało w Czernobylu, czym słusznie się niepokoiliśmy. Otóż w Polsce około 5% dzieci otrzymało dawkę promieniowania na tarczycy około 200 milisywertów. Dla porównania, w badaniach diagnostycznych dziecka, które podejrzewamy o jakąś chorobę, podawana jest dawka 1000 milisywertów. I takie badania są u 4000 dzieci rocznie przeprowadzane. Oczywiście badanie to nie znaczy, że kogoś wpędzamy w chorobę. Jeżeli lekarz podejmuje decyzję o tym, że będzie kogoś badał, to nie po to, żeby mu zaszkodzić. Tym niemniej, no na pewno lekarz podejmujący taką decyzję nie tylko kieruje się ceną jodu 131, ale robi to w ściśle określonych okolicznościach. Wobec tego, jeżeli jod do nas dotarł, to my wtedy oczywiście nie wiedzieliśmy, czy 5% dzieci w Polsce dostanie 200 milisywertów czy 2000. Wobec tego zaniepokojenie i konieczność wykonywania pomiarów były niezbędne. To, że z tego zaniepokojenia zrobiono historię, że w Polsce są ofiary Czernobyla, to już jest absolutnie zupełnie inna sprawa. Jeżeli dojdzie gdzieś w świecie do jakiejś katastrofy, takiej jak w Czernobylu, znowu będziemy, gdzieś w świecie, gdzieś w naszej okolicy, znowu będziemy my, fachowcy, zaniepokojeni. Będziemy wykonywać pomiary, ale proszę poczekać na ich wyniki. Podsumowując, z reaktora czarnobylskiego do nas dotarł jako niebezpieczny, jako ten, którym potencjalnie mógł być niebezpieczny, jedynie J-131. I on to spowodował globalne zaniepokojenie. No tak, a wobec tego, czy reaktor wysokotemperaturowy może ulec awarii takiej jak czarnobylska? Otóż najpoważniejsze możliwe awarie, które mogą spotkać reaktor, to jest ucieczka chłodziwa, w tym wypadku ucieczka helu. Otóż on jest na tyle mały, na tyle sprawny termicznie, że on się ochłodzi sam. W reaktorze doświadczalnym w Niemczech taka próba została wykonana i sfilmowana. Hel wypuszczono, wpuszczono powietrze, załoga nic nie dotykała, żadnych gałek i patrzono, co się stanie. Film jest dostępny w internecie na stronach w Jülich laboratorium i wiadomo, że ten typ reaktora przeżyje taką awarię. Z kolei w tym reaktorze, o czym za chwilę będę mówił, oczywiście jest dużo węgla, dużo grafitu. Więc dla takiego reaktora oczywiście bardzo niebezpieczny jest awaria polega na wtargnięciu dużej ilości wody. To właśnie wtargnięcie dużej ilości wody, która chłodziła reaktor czarnobylski, spowodowało awarię, bo duże ilości wody weszły w reakcję z gorącym grafitem i nastąpiła eksplozja chemiczna. Otóż wdarcie dużej ilości wody do tego reaktora jest niemożliwe, bo tej dużej ilości wody tam nie ma. Reaktor jest chłodzony helem. Oczywiście gdzieś kolejne wtórne obiegi chłodzenia są chłodzone wodą, ale tak dużej ilości wody, która by mogła zagrozić reaktorowi, nie ma. Przypadek wdarcia się wody do reaktora, również w reaktorze AVR, no, przez przypadek został przetestowany, gdy reaktor był wyłączony. Wdarło się tam 30 ton wody i podjęto tam bardzo intensywne prace, jak osuszyć taki reaktor. W końcu go włączono, żeby się suszył. I badano właśnie, jak szybko następuje utlenianie węgla, czy jest możliwość zajścia pożaru. I cały proces jest opisany, opublikowany i możemy to przebadać. Czyli
Zniszczenie rdzenia na skutek awarii jest naprawdę wyjątkowo mało prawdopodobne. No ale żyjemy w świecie pełnym zagrożeń, ataków terrorystycznych, wojna, nie wojna, więc musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, a jakie będą skutki globalne zniszczenia reaktora, na przykład w wyniku trzęsienia ziemi w miejscu, w którym nikt nie przypuszczał, że w ogóle kiedykolwiek będzie trzęsienie ziemi, w wyniku działań wojennych, ataku terrorystycznego. I otóż ten reaktor nie wywoła globalnego zaniepokojenia. W odległości kilkunastu, kilkudziesięciu, kilku kilometrów od reaktora nic się nie stanie. I kluczem do obietnicy bezpieczeństwa jest umieszczenie uranu, materiału rozszczepialnego, w niemal niezniszczalnych mikrokapsułkach. Tutaj zdjęcie przekroju takiej mikrokapsułki zamieściłem. I cóż, reaktor, nie wiem, zostanie zbombardowany. No to te kulki się rozsypią, kulki się pozbiera. Oczywiście część z nich się rozszczelni i część jodu 131 gazowego wydostanie się, ale to będą ilości o grube rzędy wielkości mniejsze niż z reaktora czarnobylskiego. Wobec tego o globalnym zaniepokojeniu nie ma mowy. Nie ma mowy, żeby na drugim końcu Europy ktoś się niepokoił, że u nas taki reaktor wyleciał w powietrze, przy czym zaznaczam, nie na skutek awarii, na skutek ataku. No to odkrywamy kolejną stronę tego reaktora. Już wiemy, że ma hel chłodzony o temperaturze, chłodzący o temperaturze 900 stopni, że ma małą moc, kilkaset megawatów cieplnych, że te mikrokapsułki paliwowe następnie są umieszczone w takiej matrycy węglowej, tak, w wielkości kuli bilardowej. Popatrzmy, jak to artyści widzą obecnie takie reaktory. Następnie te kule są w reaktorze, w zbiorniku i one są przedmuchiwane właśnie tym helem. Temperatura helu na wejściu jest 500 stopni, na wyjściu 900 stopni. Drobny szczegół techniczny, że zarówno hel wchodzący, jak i wychodzący jest na dole, po to, żeby nie daj Boże jakieś było rozszczelnienie rurociągów, żeby nie było efektu kominowego, żeby zbyt duże masy powietrza nie przechodziło. Oczywiście też mogą, reaktor AVR miał właśnie taki system i też przeżył takie wtargnięcie, co zostało właśnie, mówię, też sfilmowane. Tu jest jeszcze taka wizja tego reaktora, to znaczy mamy zbiornik z kulami, to są kule paliwowe i kule węglowe. Zimny hel przepływa przez reaktor. Te kule na bieżąco są wymieniane. Co kula spadnie, to system rozpoznaje, czy to jest kula wypalona, pęknięta i decyduje, czy ona wraca do systemu, czy idzie do składowiska, czy też będą też takie kule, które będą leżakować. To wtedy, jeżeli taki reaktor będzie używał toru, a nie uranu jako paliwa. Jeszcze pozostaje właśnie problem, co z wypalonym paliwem. To zagrożenie również jest typu zagrożenia globalnego, zgodnie z definicjami, które wprowadziłem. Dlaczego globalne zagrożenie? Dlatego, że jest niewyobrażalny czas, w którym wypalone paliwo może być niebezpieczne. To są tysiące, setki tysięcy lat. Ale musimy wiedzieć, że taki reaktor, każdy reaktor energetyczny produkuje w sumie niewiele tych odpadów. Ten reaktor będzie produkował rocznie kilkadziesiąt ton odpadów. To na dwóch tirach by się zmieściło. I składowanie wypalonego paliwa przewiduje się w pobliżu reaktora. Ta procedura jest powszechną procedurą przy współczesnych też reaktorach. Wypalone paliwo składuje się w tamtym przypadku w basenach w pobliżu reaktora. Dlaczego? Dlatego, że to wypalone paliwo jest na tyle gorące, że wymaga chłodzenia. Wypalone paliwo z reaktora wysokotemperaturowego nie wymaga chłodzenia. Mało tego, to paliwo od początku jest zamknięte w te mikrokapsułki, niezniszczalne. To jest obietnica, że one będą niezniszczalne. Ale praktyka oczywiście dąży do tego i one są niezniszczalne już dziś w dużym stopniu. Jeżeli na 10 tysięcy mikrokapsułek przewiduje się, że jedna mikrokapsułka będzie nieszczelna. Przy awaryjnych temperaturach wielogodzinnych, przekraczających 1500 stopni, zakłada się, że parę procent tych kapsułek może być nieszczelnych. Z tego składowanie tego wypalonego paliwa będzie łatwiejsze niż składowanie wypalonego paliwa ze współczesnych reaktorów. Nie przewiduje się przerobu wypalonego paliwa. Ten reaktor
niemalże powiela paliwo. Co to znaczy powiela? To znaczy, że z uranu 238, z materiału nierozszczepialnego, przez wychwyt neutronu, produkuje pluton 239, który jest paliwem. Reaktory wodne, czyli większość reaktorów, które jest obecnie wykorzystywanych w energetyce, wypalają raptem 3% uranu. Ten reaktor będzie wypalał co najmniej 3 razy tyle, a plany zakładają, że będzie miał wypalenie 8-10-krotnie lepsze. Wobec tego w tym wypalonym paliwie nie ma czego szukać. Mało tego, to szukanie byłoby bardzo utrudnione. No, znowu te mikrokapsułki, które są niezniszczalne, czyli szalenie trudne w jakimkolwiek przerobie. To oczywiście też ogranicza możliwość rozprzestrzeniania broni. To zaniepokojenie, że ktoś gdzieś w jakimś kraju buduje reaktor, wiąże się z tym, że istnieje podejrzenie Agencji Atomistyki w Wiedniu, że możliwe, że ten reaktor będzie wykorzystywany do produkcji bomb. No, z tego reaktora by to było bardzo trudno, dlatego że ponieważ on się ma sam chłodzić na wypadek ucieczki helu, więc nie przewiduje się miejsca na to, żeby go obłożyć tak zwanym płaszczem uranowym, czyli obłożyć go materiałem, z którego ktoś mógłby produkować bombę. Jeżeli by do tego reaktora ktoś chciał podrzucać jakieś takie kule specjalne, żeby potem robić bomby, to by musiał ich podrzucać olbrzymie ilości, to jest 150 tysięcy takich kul bilardowych rocznie i trudno uwierzyć, żeby kontrolerzy z Agencji Atomistyki nie zauważyli takich podrzutek. A z kolei jakby ktoś powiedział, że potrzebuje przerabiać wypalone paliwo, to od razu wiadomo, że raczej robi to w celach niepokojowych. No i w końcu musimy też omówić zagrożenia lokalne. Zagrożenia lokalne na pewno są, to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale nie można ich omawiać, jeżeli się nie omawia tego, jakie są korzyści. I oczywiście o korzyściach to najwięcej będzie miał do powiedzenia inwestor, który zdecyduje się wybudować taki reaktor. I na przykład zdecyduje się, że ludność okoliczna dostanie ciepło odpadowe do ogrzewania domów pół darmo. Albo też zdecyduje o tym, że przez pierwsze 3 lata komuś, kto wybuduje jakąś fabrykę chemiczną, wodór będzie sprzedawał też pół darmo. No ja nie jestem inwestorem na razie. Ale mówię, o korzyściach może mówić dopiero w konkretnej sytuacji konkretny inwestor. Tym niemniej generalna korzyść jest taka, że rozwija się infrastruktura. Budowane są drogi, szkoły o dużo wyższym poziomie, no bo ludzie zatrudnieni w takim parku technologicznym są najczęściej wykształceni ludzie i będą chcieli, żeby ich dzieci też były wykształcone. Wracając do zagrożeń, to te zagrożenia po pierwsze są dużo mniejsze niż powszechnie się sądzi, ale zagrożeniem samym w sobie jest lęk. I ponieważ ludzie pracujący w reaktorze będą odczuwać lęk, nieważne czy ten lęk jest uzasadniony czy nie, będzie uzasadniony. Tu nie przekonamy nikogo, że prawdopodobieństwo pęknięcia jakiejś rurki jest 1 na 1 000 000 lat. Wzruszy ramionami, a jak mu powiemy, że polepszyliśmy rurkę i teraz będzie 1 na 10 000 000 lat, to otworzy wielkie oczy. Po prostu to nie zmniejszy poczucia lęku. Oczywiście obowiązkiem inwestora będzie to, żeby te rurki były jak najlepsze, ale nie tą metodą możemy zwalczyć lęk związany z zagrożeniem lokalnym, z pracą w strefie bezpieczeństwa, z mieszkaniem w pobliżu strefy bezpieczeństwa. Po prostu ta ludność, społeczeństwo lokalne musi odczuwać korzyści z faktu z takiego sąsiedztwa. No to może kupmy taki reaktor. Gdzie go można kupić i kiedy? No można już w bardzo niedalekiej przyszłości, w dużo krótszej perspektywie niż to zakłada ją rządowe obecne plany. Najbardziej zaawansowany program budowy takiego reaktora jest w Republice Południowej Afryki, gdzie w przyszłym roku zostanie rozpoczęta budowa instalacji pilotującej, uruchomienie w 2011, a w końcu w roku 2015 firma PBMR planuje produkcję reaktorów na sprzedaż w ilości 20 reaktorów rocznie. Prowadzone są też prace badawcze. One się na dobre zaczęły w roku 2000, kiedy powstała grupa o nazwie Generation 4, zainicjowana przez Stany Zjednoczone, skupiająca 10 krajów i Polska niestety nie jest bezpośrednim członkiem tej grupy GIF.
jest w sposób pośredni, dlatego że Euratom należy do GIF-u. Z kolei w zeszłym roku, w sierpniu, prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał długo oczekiwany dokument Energy Policy Act, którym jest ponad miliard dolarów przeznaczony na opracowanie technologii produkcji wodoru z użyciem reaktorów czwartej generacji. W Chinach i w Japonii działają obecnie reaktory doświadczalne, wysokotemperaturowe. I w końcu ostatniej zimy te wszystkie nieprzyjemne sytuacje z gazem spowodowały, że prezydent Chirac powiedział, że tak jak poprzednio Francja przewidywała budowę takich reaktorów po roku 2030, tak przewiduje przed rokiem 2020. Reaktory mają swoją bardzo długą historię. Idea budowy tych reaktorów powstała w latach 50. i ojcem tej technologii jest profesor Schulten z Jülich. W roku 66 osiągnął stan krytyczny reaktor AVR doświadczalny w Jülich i on pracował 21 lat przeszło. Praca tego reaktora przebiega bezbłędnie. Przeżył on chociażby to zalanie wodą. Przeprowadzono na nim test z ucieczką helu i to spowodowało, że Niemcy wybudowali w Hahn-Utrecht instalację przemysłową. To była elektrownia o mocy 300 MW. Ta elektrownia pracowała tylko rok. Problem z tą elektrownią był taki, że bardzo długo ją budowano. Rozpoczęto budowę w roku 73. Jak się coś buduje 12 lat, to wiadomo, że powodem jest to, że się poprawia projekt w czasie realizacji. Jest to, zdarza się, ale na pewno nie wróżyło to dobrze. Ten reaktor miał olbrzymiego pecha. Otóż w nim doszło do wycieku radioaktywności parę dni po awarii czarnobylskiej. Awaria czarnobylska to był 26 kwiecień. W tym reaktorze wyciek radioaktywności był 4 maja. No i Niemcy ulegli, nie da się powiedzieć, panicznej reakcji i zamknęli cały program reaktorów. Ta historia wiąże się z historią tą współczesną, dlaczego najbardziej zaawansowana technologia produkcji tych reaktorów jest w Republice Południowej Afryki. Otóż ci specjaliści, te firmy musiały gdzieś znaleźć schronienie na świecie. W 93 roku znalazły schronienie właśnie w Republice Południowej Afryki. Podobna do niemieckiej historii jest historia amerykańska. Też mieli wspaniale działający reaktor doświadczalny. Też podjęli budowę reaktora energetycznego. Postawili sobie też ambitny plan, żeby też było to na paliwie i uranowym, i torowym. I ten reaktor był źle zaprojektowany. Porażka. To jest sytuacja, kiedy reaktory doświadczalne pracowały świetnie, a dwie próby, które były podjęte w latach 70. budowy reaktorów energetycznych, skończyły się niepowodzeniem. No ale żyjemy w czasach współczesnych, kiedy reaktor w Republice Południowej Afryki, kiedy programy w Ameryce są, kiedy jest program we Francji i do budowy reaktorów wysokotemperaturowych cały świat się bardzo intensywnie przygotowuje. I otóż jak ten reaktor wybudować w Polsce? No, uważam, że bardzo ważną rzeczą jest dotarcie z informacją do tych, którzy piszą raporty rządowe, bo to nie może być tak, moim zdaniem, że jak się pisze raport o perspektywie 20-letniej energetyki, to się w ogóle nie odnosi do nowych technologii. Tam zdania o tym nie ma. Dużo ważniejszą problemem jest uruchomienie programu, który nazwałem Energia, Nauka, Przyszłość. Tak jak zacząłem, problemy nie są czysto techniczne. Każda ingerencja w system energetyczny wiąże się z problemami społecznymi, szczególnie w Polsce, gdzie energetyka przez długie lata będzie jeszcze oparta na węglu. To musi być uwzględnione i stąd taki program musi być programem ogólnospołecznym. W końcu z informacją o tym, że te reaktory znowu ożyły po tych dwóch niepowodzeniach w latach 80. myślę, że jest czas, żeby dotarła do potencjalnych inwestorów, do zakładów energetycznych, do kopalni węgla, spółek węglowych, do rafinerii, do zakładów azotowych, bo jej wdrożenie pierwsze w świecie, najprawdopodobniej w Republice Południowej Afryki, jest już za parę lat, a szczególnie w zakresie energetyki wszelkie planowanie zawsze jest na wiele, wiele lat naprzód.
I to tyle. Dziękuję Państwu bardzo.